Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Admiros, a przed wami nowa seria na kanale, a nazwa jej to, jak sami widzicie, tutaj nade mną, Gods and Glory. Słuchajcie, przymierzałem się do tej serii chyba, nie wiem, za 3-4 miesiące, aż w końcu postanowiłem, tak, to jest ten dzień, zaczęły się wakacje, trzeba to nagrać, trzeba wyjść przed komputer i pojeździć na rowerze przed monitorem, czy jakoś tak. Dobra, ogólnie rzecz biorąc, od razu na samym początku miałbym do was wielką prośbę. Nie wiem, czy chcecie w ogóle tą serię, więc na razie jest taki pierwszy odcinek, ale od razu w pierwszym odcinku wspomnę o tym, że można tworzyć w tej grze mapy, tak więc jeżeli chcielibyście stworzyć jakąś mapkę dla mnie, w którą miałbym przykładowo sobie zagrać, to jest oczywiście taki tutaj stworzony bardzo fajny kreator, w którym można tworzyć mapki i bardzo bym prosił, jeżeli byście chcieli zrobić taką mapkę, to żebyście w tagu dodali po prostu w nazwie Admiros, tak żebym wiedział, że to jest mapka dla mnie, tak więc zobaczymy czy dobrze złapkujecie ten filmik i czy po prostu będziecie chcieli, żebym kontynuował tę serię. Dobra, lecimy. W co chciałem sobie zagrać? The Valley of Death, czyli taka Dolina Śmierci. Zobaczymy, co to jest. Okej, niedawno wyszedł nowy patch, w którym to dodano nowe postacie. Ja ogólnie bardzo mało grałem, ale mniej więcej te postacie kojarzę do Young Family. Jack and Jill. Czyli chłopczyk Jack, Jacek i Jill, dziewczynka jakaś tutaj, sobie jedziemy po prostu. Dobry braciszek, wiadomo, tak, mówi, o, powiozę cię, podczepimy wózeczek pod mój rowerek i będzie fajnie, tak? Tyle, że nie spodziewali się tutaj, że będzie tutaj jakaś Dolina Śmierci, przez którą trzeba będzie się jakoś przedrzeć. Na początku chyba tutaj nic się nie dzieje, co mnie troszkę dziwi. Czemu tu się nic nie dzieje? Halo. Zobaczcie w ogóle, jak ona tak na boki lata. Jak ją... nie mogę tego opanować. Halo. Jejku. Robi się niebezpiecznie trochę. W sensie... Jejku, przepraszam. Nazwijmy ją Mariolka. Będzie zabawnie, tak? Będzie Jacek i Mariolka, o. Mariolka! Okej, dobra, już widzę, co jakieś kusze w nas biją. Misja jest prosta, Mariolka musi przeżyć. O nie. Żyjesz, Mariolka? Nie! O, jak to? To chyba... czekajcie, spróbuję go... naprawimy to! Działa, wow, jakieś wielkie kule. Czy ja to przetrwam? Czy przetrwam spotkanie z wielkimi kulami? O! Oberwałem, niestety. Oberwałem straszliwie, musimy sobie zrobić restarcik. Oczywiście można wrócić do checkpointu, więc bardzo super. Tak więc jeszcze tu jakieś niebieskie kule we mnie biją. Dobra, spróbuję to zrobić w ten sposób. Pędź, Jacek i Mariolka. Jak to dziwnie brzmi. O Jezu, Mariolka, co ty robisz? Halo, Mariolka, tak się nie robi. Dobra, lecimy sobie dalej. W sumie tak nazwałem ich Jacek, bo jest Jack i Mariolka, bo tak w sumie nie miałem pomysłu, to takich sobie po prostu tu... O, tędy mam pojechać. Takich nazwałem, chyba że macie jakieś, nie wiem, lepsze pomysły na imiona, to możecie napisać w komentarzu. Tak więc zróbcie spam w komentarzach jakimiś fajnymi imionami, jak mógłbym ponazywać na przykład niektóre postacie z tej gry! A, wyjeżdżaj stąd! O! Kulbas! Wjechaliśmy pod autobus. Dobra, jest niebezpiecznie. Ogólnie spróbuję sobie zagrać kilka mapek, zobaczymy ile uda mi się... Kurde, pod górkę ciężko się jeździ w tej grze. Zobaczymy ile uda mi się... Patrzcie, jedną ręką! Z jedną ręką! Wow! A ona tam na tym wózeczku sobie lata. Wziu, lewo, prawo. Wow, ale zabawa. O nie, kuszę, tylko nie to. Oła, oberwałem. Moja dupa. Dupa. I to już jest koniec chyba, tak? Nie dałem rady. Przyjąłem na siebie za wiele strzał. Patrzcie. O, mogę jeszcze jakoś to spowolnić? Arrowhead. Dostałem achievement Arrowheada. Patrzcie, to jest achievement. Dobra, chyba nic z tego nie będzie. Musimy wczytać sobie checkpoint. I lecimy. Jest już meta, za 100 metrów, to już jest niedaleko. Dobra, muszę unikać tych kuszy. Au. No nie! Czy to jest jego noga? What? Jakim cudem? Jak to się w ogóle wydarzyło? Halo, chcę tam dojechać. Za wszelką cenę chcę tam dojechać. Dobra. Let's try again, jak to się mówi. Jedna strzała to nic. Przyjmę na klatę więcej, patrzcie na to. O, uniki. No nie, czy to jest w ogóle do przejścia?
To za chory poziom. Halo, tak się nie robi. Gierko, nie rób mi tego. W ogóle mogę chyba tutaj... Mogę jakiś... O, kamerą obracać jakoś tak dodatkowo, ale... To jest przydatne. Może chodzi o to właśnie, żeby nie przejeżdżać przez środek. Może właśnie o to chodzi. I chyba tak, o to właśnie chyba chodzi, bo po prostu nie daję rady. Nie mogę tam wjechać, chcę to przejść. Come on. Chcę przejść ten poziom. Dobra, spróbujmy bokiem. Może wtedy mniejsza ilość kuszy będzie we mnie strzelała. No na pewno! Na pewno nie! Halo! Ty robisz? Yes! Udało się! You are fearsome! Pięknie, udało nam się przejść tą mapkę. Widzicie, w sumie nie było tak strasznie, nawet było, można powiedzieć, że momentami śmiesznie. Change track, dobra, zmienimy sobie na jakąś inną mapkę. Skoro już tą przeszliśmy, to czas zagrać jakąś inną mapkę. X. O, gra mnie chyba nie lubi. No dobra, okazało się, że gra mnie nie lubi i po prostu stwierdziła, ha, wyłączę ci się, ale będzie śmiesznie, ha, 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 ha. Dobra, zagramy sobie teraz Warehouse Mayhem, powinno się przeczytać. Zobaczymy, co to jest, jakie tu mamy do wyboru postacie. Mamy Jack and Jill, kurde, Jack and Jill rządzą. Normalnie, Jacek i Mariolka, wow, ej, to już jest bardziej niebezpieczne. Patrzcie, co tu się wyprawia, czy w ogóle, wow. Nie rozumiem. A, dobra, spróbujmy jeszcze raz. Próba numer 2. Okej, okay, czy ja mam... Okej, okay. Kusze do mnie strzelają. Ej, to faktycznie może być super, super, super trudne. Ale dobra, spróbujemy. Wiiiibu. Czy w ogóle ja powinienem tutaj pojechać? Czy może powinienem skręcić gdzieś? Ależ akrobata ze mnie. Ej, serio, nie wiem jak to przejść. To jest w ogóle do przejścia? Może to nie jest po prostu mapa pod te postacie? A może jest? Let's see. Make your own way to your truck and get out of John and Jimmy recommended, but have fun with others anyway. Okej, okay, dobra, raczej zabawę nie będziemy mieli. Będziemy po prostu mieli z Johnem and Jimmy. Dla nich też możecie jakieś fajne imię wymyśleć. Wee, John and Jimmy. To niezła zabawa. Najlepsza na świecie. Oh yes. Stój. Hamuj. Dobra, przykro mi Jimmy, ale niestety to twój koniec. Może i mój syn nie żyje, ale ja też nie żyję. Dobra, próbujemy jeszcze raz. Okej, okay, Jimmy, nie martw się. Tata cię zawiezie tutaj. Pokażę ci tata. O Jezu! Nie wyszło, dobra, jeszcze raz. Tata ci pokaże, jak się jeździ na rowerze. Nie, tata jest upośledzony, przykro mi bardzo. Dobra, jeszcze raz spróbuję. A bo tu są miny. Wow! Kolejna mina. Powinienem być bardziej ostrożny. Patrz, synu, pokażę ci, jak się jeździ. Tak się. Za dużo strzałów. Dobra, spróbujemy inną drogą. Może łatwiejszą. On czego się nie dotknie, to umiera. Seriously. Jakie te dźwięki agonalne z siebie wydaje. Dobra. Tata jest cierpliwy. Teraz. Jest, udało się! Checkpoint! Nice, teraz już powinno pójść gładko. What is this? Dobra, przykro mi synu, nie jesteś mi już potrzebny. Ała! No i niestety, ale oberwałem tak bardzo. Tak bardzo, bardzo, bardzo. Tu. Nic mi nie zrobisz, ała! Jest checkpoint, lecimy! Woo, wybuchy! I te emocje. Tum, turum. Dobra, one more try. Ale zaraz, halo, ej, właśnie, czekajcie. You're the poop! Zostałem kupą, z tego co widzę. Tak mi achievement tutaj podpowiada. Czy tu się da jakoś... Woohoo! Dobra, nie o to mi chodziło. Bardziej chodziło mi o to, czy da się tutaj skakać. Ale z tego co widzę... To chyba nie ma takiej opcji. Dobra, nie ma takiej opcji, więc jedziemy sobie po prostu tak o. Żegnaj, synu!
Jest! Uff, trochę... O, dobra, mamy przynajmniej checkpoint. Trochę krwi poleciało, ale jednak dałem radę. Uhu! Normalnie czuję się jak Tony Hawk. Oh yeah! Tony Hawk! Halo, gdzie mam wjechać? Ja mam wjechać tam na górę? Ała! Kurde, ręce pourywane, wszystko normalnie. Dobra, chyba muszę to zrobić tak. O, tam mam wjechać, dobra, to jest do zrobienia i to jest całkiem łatwe, patrzcie na to. Yes, sukces, pięknie poszło. Slow mode jeszcze włączyliśmy. Jak tutaj mi się wbił ten hak w rękę. No nieźle, kurde, ale tutaj się oberwałem troszeczkę. Dobra. No nie, co to ma znaczyć? Te haki są niemożliwe. Okej. Dobra, z tego wylatują piły. No to już chyba rozumiem cały zamysł tej mapy. Gin milion razy. Krwawie. Już meta. Wow. Nie była w sumie taka długa mapa. Co to jest? Halo. Victorious. Udało się ukończyć tą mapę pięknie. Nice, mamy jakiś rekord tam, minuta 0,3. Super, zmienimy sobie na jeszcze jedną mapkę. Zagramy sobie, w sumie zagramy sobie 3 mapy. Jeżeli znowu będzie ten sam problem, to będę musiał zrobić kolejne cięcie. Tak, jest ten sam problem. No dobra, nie wiem czemu chciałem się przywitać, ale witam was po krótkiej przerwie. Musiałem zrobić na cięcie, znów gra mnie oszukała. I zagramy sobie teraz w Death Village. Miasto śmierci. Tak się nazywa. Okej, okay. John and Jimmy, Jack and Jill. No to Jack and Jill oczywiście, go! Miasto śmierci, wohoho! Ej, tam jest checkpoint. Dobra, skoro mam tutaj polecieć, okej, zaczynamy standardowo. Ło, ale zabawa! Ło! Jacek, jak mnie przewiozłeś? Mariolka, nie krzycz! jedziemy tutaj, ostro, pyk. Ej, całkiem łatwo jest na początek, jakieś piły tutaj lecą, nic skomplikowanego. O, no i w sumie zapomniałem wam powiedzieć, zapraszam was oczywiście standardowo, nie powiedziałem tego na początku, na G2, gdzie z kodem Admiros macie 3% zwrotu, więc możecie sobie kupić jakąś fajną gierkę, używając kodu Admiros. Wow, G2 najlepsze, dobra, lecimy sobie dalej. Hej, mam się tu przedostać, patrzcie na to, wszu. Dobra, udało się. Co prawda Mariolka nie przeżyła, ale nie przejmujemy. Wow, to jest, wygląda na super niebezpieczne miejsce. Chyba jednak to przejście z piłami będzie lepszym rozwiązaniem. Takie odnoszę wrażenie. Dobra, robimy restarcik, lecimy jeszcze raz. Tym razem Mariolka, trzymaj się, bo może być niebezpiecznie. Przywali we mnie ta kula na 100%. Ej, nie przywaliła. Dobra, piły. Okej, okay, piły są łatwe. Patrzcie, co mogą zrobić nam zwykłe piły? No, auć. No nic, ale Mariol! Oj. Okej, okay, to żegnaj, Mariolko. Było miło cię poznać. To, co z niej zostało, to jest okropne, naprawdę. Nice, ukończony poziom, pięknie. Super. W 2 minutki go ukończyłem. Change track. I oczywiście znów to samo. No dobra, było kolejne cięcie. Tych cięć robię teraz dużo. Ale dobra, słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, zagramy sobie jeszcze jedną mapkę. Będą 4 ma, czy co będzie czwarta mapka, tak? Green Path sobie zagramy. 9 na 10 doktorów nie poleca tej mapy. Rodzina Young preferuje tą mapę. Have fun. Jest to mapka, jak widać, jakaś nowa, ponieważ ma jedną mapkę w górę, jedną ulubioną. I 19 osób pobrało ją, więc to może okazać się najgorsza mapa na świecie. Dobra, The Young Family. Okej, okay, good luck. Oczywiście bardzo było super, gdybyście tworzyli mapki. To by było coś ekstra. Mapki tworzone przez widzów. To jest moc. Tak więc zachęcam do tworzenia mapek. Zobaczmy sobie jeszcze raz. Ej, to jest właśnie, jak mówiłem, to jest mapka właśnie stworzona przez widzów, ale nie przez moich, tylko... A, bo tu była mina. Ja wjeżdżałem cały czas w minę, dlatego... Wow, thank you. Niezły buścik. Tak więc jeżeli chcecie, możecie tworzyć takie mapki. Ja je będę przechodził specjalnie. Możecie dodawać jakieś napisy, sowy, nie wiem, wyścigi, samochody, cokolwiek, tak? Żeby to po prostu jakoś fajnie wyglądało. Tak więc bardzo byłoby fajnie, gdybyście stworzyli dla mnie jakieś mapki, żebym mógł sobie pograć w mapki widzów.
Okej, okay. To tylko mała eksplozja, nic się nie stało. Nic wielkiego. No, 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 no. Nic wielkiego, nic wielkiego. Pyk. No nie, czemu kierowca zawsze musi umierać? Ma najgorzej. Halo, panie kierowco. Proszę tak nie robić. Dobra, próbujemy jeszcze raz. Pyk. Niu, niu, siu, 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 siu. O, jest! Buścik, proszę, proszę. Checkpoint! Zrobię wszystko, żeby w niego wjechać. Jest, udało się. Dobra, i następnie musimy pojechać tędy. Całkiem fajna w sumie mapa, tak szczerze mówiąc, bo niby jest taka pośledzona, bym powiedział, ale jednak jest bardzo prosta i w miarę działa. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, pyk. Let's go. Let's go. Wow, halo, proszę mi tak nie robić. Gdzie jest kolejny checkpoint? Co? Aha, dobra, muszę tędy jechać. Jestem ciekaw, jaka jest długość tej mapy. Cześć. Okej. Wow! Serio? Na starcie dostaję bombę? Dobra, prędko. Dobrze, dzięki za speeda. Young family. Ej, to jest na... Jeszcze tam muszę na górę wjechać. Ej, to jest... To jest quality mapka. Wow! To był bardzo poważny wypadek. Niestety, rodzina Young nie przeżyła tego! Tej krzyki. Wow! Wow! Dobra, spróbujmy tędy po prostu. Najprostsza metoda. Co nie? Najprostsze metody są zawsze najlepsze, tak? Po prostu skręcę sobie w prawo i tędy pojadę. Też będzie fajnie. No i patrzcie, zadziałało. Widzicie, po prostu wystarczyło. Ej, oni mają nitro, ja o tym nie wiedziałem. No to teraz to wszystko zmienia postać rzeczy. Jak oni mają nitro w swoim aucie, to mogą wszystko. Mamy checkpoint. Tam jest kolejny, dobra. Okej, dobra, nitro mi się skończyło. Bang! To już wjechałem specjalnie po prostu. Co? Nie był checkpoint? Hej? Mam zaznaczone, że to jest checkpoint, ale why? Czemu on nie działa? Może to jest po prostu znacznik tylko, to nie jest checkpoint. Wytrwała tylko jedna osoba z tej rodziny. I był to ojciec Jan. Ej, to jest chyba jakoś specjalnie zrobione na mnie. Jak to mi spadnie... Wiedziałem! Ja po prostu czułem, że... Ja chciałem wiedzieć, jak to mi spadnie na głowę, ale idealnie się po prostu wbiło, tak? Dobra. Więc skoro to nie był checkpoint. Checkpoint musi być gdzieś dalej. Dobrze, wszyscy żyją. Dziękuję za boosta. Okej, okay, straciliśmy jednego członka rodziny. Okej, specjalnie to było zabudowane. Dobra. Jeszcze jedna próba. O, teraz bardzo dobrze poszło. No teraz to po prostu rewelacyjnie. Hamuj. Pyrt. Uwaga na miny. Dobra. Jedziemy na wakacje z rodziną Young. Tutaj dopalacza sobie dopomóc. Nie zużyć go całego! O nie. Proszę, nie. Jest. Nie! Tylko ja przeżyłem. Ale wciąż wierzę, że to się może udać. Albo i nie. Jak tak będę obrywał, to raczej nie ma szans. Ale no dobra, spróbujmy. Troszkę naokoło pojadę. Zobaczymy, czy to się w ogóle da tak zrobić. Chyba się da, a nie, tam jest kolejny jakiś działa porozstawiane. Coś wybuchło. Ej, chyba się udało. Przejedź.
Come on, auto, nie rób mi tego. Auto mi się rozleciało. Nie, no po prostu nie wierzę, auto padło. Padło. Ej, co to za jakiś atak na starcie? Ej, dobra, zaliczyło mi checkpoint, jej. Dobra, kierowca nie żyje. No, serio? Dobra, i ostatnie. No, jak to ktoś wyliczył, że to zawsze uderza? Bęk! Wypadek, niestety. Próbujemy. No, come on, come on. Dobra. Czy ja mam... A, dobra, już myślałem, że mam tam wskoczyć, ale jednak nie. Ej, to jest w sumie swoją drogą bardzo długa mapa. Dobra, kierowca is dead. No nie, i cofnęło mnie znowu w to głupie miejsce. Ja nie chcę tego miejsca. Chcę tylko ukończyć tą mapę. Nic więcej. Patrzcie, jak to minowałem. I nawet zadziałało. No i co? Wjechałem w checkpoint. Ej, tam już chyba jest meta. Nie, to jeszcze trzeba tam na górę wjechać. Jesus! Jaka to jest długa mapa. Chyba jej nie ukończymy w jednym odcinku, takie mam wrażenie. Bo to już trwa naprawdę długo. I skrócone głowę. Dobra, wiecie co? W tym miejscu sobie zakończymy. Mam nadzieję, że taki pierwszy odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę i możecie tworzyć mapy, tak więc jeżeli będziecie chcieli jakieś stworzyć fajne mapki, to oczywiście nie zapomnijcie napisać Admiros w treści mapy, żebym po prostu mógł te mapy w jakiś sposób znaleźć. To tyle w tym pierwszym odcinku, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!